Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie jesteśmy w Mikołowie u Chrisa i będziemy robić fitting. Tym razem to ja będę fitowany i mój nowy rower gravelowy. Rower posiadam już od kilku tygodni, trochę się z nim zaprzyjaźniłem, trochę go poznałem, ustawiłem go według tego, jak czułem, jak ustawiałem swoje poprzednie rowery. Natomiast wiem, że to nie jest optymalna pozycja na tym rowerze. To, co chciałbym uzyskać, to właśnie poprawę parametrów, to znaczy ustawić ten rower maksymalnie sportowo, jak tylko się da, tak aby móc rywalizować, móc się na tym rowerze ścigać, ale na tyle komfortowo, żeby moje ciało, własne ciało nie było ograniczeniem w tych wysiłkach. Druga sprawa to stopy, a właściwie wkładki, które będę chciał zamontować do moich butów kolarskich, ponieważ w tym roku faktycznie tutaj miałem jakby oznaki, czy moje ciało podpowiadało mi, że coś jest nie tak. Odczuwałem po mocniejszych treningach skurcz, ból stopy, szczególnie prawej. Sprawdzimy, jak można, czy w ogóle można poprawić tą sytuację za pomocą wkładek. No i tyle. Lecimy z tematem. Zapraszam. Witam Cię. Cześć Chris, witaj. Miło, że do mnie wpadłeś. W końcu się ustawić. Ja też się niezwykle cieszę na tę okoliczność. Przeprowadzimy pełen proces fittingu. Z tego co wiem, dałeś się namówić na również zrobienie wkładek, ustawienie prawidłowe stopy. Tak, na tym mi też niezwykle zależy, bo o ile przestałem odczuwać na przykład problemy z kolanami, to na początku sezonu, przy takiej dłuższej jeździe, jak jechaliśmy właśnie tą trasę Jaworzno-Tarnów, jechaliśmy dosyć mocno cały czas i no miałem takie negatywne odczucia właśnie ze strony stóp. Nie? Nie wiem, czy to była kwestia złego ustawienia bloków, czy samych wkładek. Wiesz co, no czułem w środku stopy taki, wiesz, przykurcz. Mhm. Następnie po kilku dniach tak naprawdę dopiero się uaktywniły te problemy, czyli ból wewnętrzny. Stopa jak gdyby zrobiła się tak. Tu ściągnęło na rozcięgnie podeszwowym i tak dokładnie. Jakby palcami się tak, i trzy najmniejsze palce zewnętrzne, podkurczone, tak. No i paradoksalnie ból wewnątrz łydki i kolana też, tak, nie? Tak, więc tak. Na pewno nastąpiła jakaś tam kompensacja i ja też nie ukrywam, że nie miałem wkładek nigdy dobieranych i pomyślałem sobie, że no skoro nie bolało mnie wcześniej, to blok jest ok, więc może z tymi wkładkami, nie? Coś powinienem pokombinować. Ja też mając doświadczenia na przykład skiturowe, z butów skiturowych, też wiem, że ciężko jest mi trafić z odpowiednio z wysokością wkładki, żeby wypełnić ten but taki, tak jak on powinien być wypełniony, żeby ta stopa była stabilna. Więc tak naprawdę od tego się zaczęło i tutaj gdzieś, wiesz, zbierałem się dosyć długo na to, żeby spróbować z tymi wkładkami. Więc tak, na pewno chciałbym to też jakby ugryźć przy tej okazji fittingu, bo wydaje mi się, że to może też rozwiązać ten problem, nie? Wkładki, które my mamy, to jest fińska firma Foot Balance. Oni w ogóle mają patent na to. Opowiem Ci dokładniej, jak będziemy robili te wkładki, na czym polega właśnie propriocepcja i na czym polega ten cały myk. Dlaczego inne wkładki są gorsze od tych, no ale te właśnie objawy, o których mówisz, jak najbardziej kwalifikują Cię do zrobienia wkładek, ponieważ przykurczone rozcięgno podeszwowe powoduje przykurcz palców i to powoduje właśnie, tak jak mówisz, efekt rozchodzący się na całą nogę, łydkę, kolano. Niestety my jesteśmy kolano jest zakładnikiem biodra i stopy, a ja bym powiedział, że całe nasze ciało jest zakładnikiem stopy, bo to jak stopa się układa, czy jest w pronacji, czy supinacji, czy w ogóle i wszystkie problemy w stopie niekoniecznie muszą objawiać się w stopie, a wychodzą na kolanie, na biodrze, bo złe ustawienie łańcucha kinematycznego, łańcucha stopa, kolano, biodro powodują pewne zgięcie i kompensacje właśnie na kolanie i biodrze, co powoduje nawet bóle w kręgosłupie. Więc jest to bardzo ważne. Kilka etapów. Wywiad, pre-screening, czyli zbadam Cię, że tak powiem. Później zrobimy wkładki, a później pójdziemy do body positioning, czyli ustawię Cię na rowerze. I nową rzecz, którą zrobię Ci, to jest foot activation, czyli jak już zrobimy wkładki, to pokombinujemy trochę z kątowymi, ewentualnie dystansowymi.
Czyli zrobimy full, że tak powiem, serwis. Dobra. Imię? Maksymilian. Styl jazdy. Zawodnikiem typowo nie jesteś. Ja bym się nazwał ambitny amator. No mam taki. Zaawansowany rekreacji. Z czym to przychodzisz do mnie? Przychodzę do ciebie z Rondo Route X. I to jest gravel? Zgadza się. To jest gravel CX. Gdzie zamierzasz tym rowerem? Jaki jest twoje, jak gdyby, cel? Wiesz co, to znaczy... tak. Co chcesz nim robić? Chciałbym się nim na pewno trochę pościgać. Mhm. Ale w jakiś ultra? Czy jakiś... Nie w ultra. Nie, to znaczy, w gravelowych. W gravelowych, typowo, tak. W gravelowych, pagórkowatych, górskich wyścigach. No jakby taki mam profil. Raczej powiedzmy do 100, 120, do 150 km, nie? Czyli żadne ultra. Wierzę w to, że też ćwiczeniami wypracuję po prostu odpowiednią sylwetkę, żeby móc jeździć na nim wygodnie. To nie jest tak, że on nie jest wygodny, bo ja już jakby trochę na nim przejeździłem kilkaset kilometrów. Przejechałem na nim nawet jeden wyścig, co prawda na lekko, raczej jako asysta. Jako pomocnik, tak? To pro, naprawdę. Natomiast nie ścigałem się i nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Na razie. Na razie, tak. Na razie. Tak. No. Natomiast wiem, że no warto to zrobić i warto po prostu przy tej nowej ramie ustawić się optymalnie. Najbardziej namawiam ludzi, którzy kupują nowy rower do fittingu, niech się tak przejadą miesiąc, 6 tygodni. Zobaczą, z jakimi problemami mogą się spotkać i wtedy niech przyjdą na fitting. Bo ktoś może mu rzekomo nic nie dolegać, on może tego nie czuć przez pół roku, rok, a przez złe ustawienie może problem się pojawić. Tylko kręgosłup nie zawsze boli. Nie zawsze ten problem czujemy. Kolano tak naprawdę też nie musi od razu boleć. Natomiast ze złej ustawionej pozycji to może wyjść po roku, dwóch, trzech. I wtedy będzie już za późno. Czyli też organizm się Tak, organizm się jest w stanie zaadoptować do wszystkiego. Czyli będziemy tak i po 6 tygodni wykroczy się okres adaptacji pełnej do danej pozycji, ćwiczenia wszystkiego. I możemy być fatalnie ustawieni. Po 6 tygodniach takiego mocnego jeżdżenia stwierdzimy, no, że okej, okay, no, mogę w tej pozycji jeździć. Co nie znaczy, że ta pozycja jest optymalna. Jeśli ona nie jest optymalna, może powodować w przyszłości jakieś problemy, no i może powodować, że nie jeździmy z optymalną mocą. Bo jeśli jesteśmy źle ustawieni, jeśli wysokość jest zła, to nie generujemy, jeśli nie jesteśmy odpowiednio nachyleni, czy jak ci pokażę później, nie jesteśmy jak gdyby ustawieni pod to, co chcesz robić, czyli tak jak mówiłeś, wspominałeś wcześniej, podjazdy 8-12%, to nie będziemy w optymalny sposób generować mocy. My tego nie będziemy czuli, bo nie wiemy, jak jest lepiej, więc nawet nie będziemy tego świadomi, że może być lepiej, że możemy jeździć lepiej. Właśnie po tą świadomość przychodzę do ciebie, właśnie, żeby po prostu spróbować zoptymalizować, wiesz, parametry. Szukamy właśnie optymalnej pozycji, bo to tak jak w treningu. Ktoś mówi, ten trening przynosi mi efekty. Ale ja zawsze pytam, ale czy jest optymalny? Czy inny trening nie przyniósłby tyle lepszych efektów, nie? Tak samo, no bo jak ktoś zaczyna trenować, to każdy trening przyniesie efekty. Każdy. Jak ktoś wstanie z kanapy i wyjdzie biegać, czy cokolwiek będzie robił, wszystko by zadziała. Ale czy to jest optymalne? Tak samo, kupiłeś sobie fajny rower, on jest szybki. Ale czy nie możesz być na nim szybszy? Nie wiesz tego, dopóki się nie ustawisz. Dokładnie z tym problemem, z tym case'em do ciebie przychodzę, nie? Przeciętnie przejeżdżasz na treningu ile kilometrów? Powiedzmy, że od 40 do 60, okay. Taki przeciętny trening. Średnia prędkość na tym rowerze? 30-32. 30-32. Kadencję mierzysz? No tutaj niestety nie mieści mi się. Ale tak czuli, średnio? Ale myślę, że możemy przyjąć około 90. 90, czyli dosyć wysoko. Ile lat poważnie jeździsz na szosie, gravelu, rowerze? Tak poważnie, my nie liczymy. To. No poważnie, tak góralek, poważnie, po poważnie, no to mogę powiedzieć, że drugi sezon. To znaczy drugi sezon zdarza mi się startować w zawodach, tak? Okay. Ile dni w tygodniu jeździsz? 3-4. W zimę trenażer? Spinning. Ile dni w tygodniu? Przynajmniej 2. Obuwie. Jakiej marki? Co masz? Tutaj przychodzę dzisiaj z nowymi też butami. Fizik. Fizik.
Model się nazywa Powerstrap X4. Terra Powers. Cele na tym rowerze. Już wspominałeś, że zawody. Tak, chciałbym się pościgać. Czyli zawody gravelowe. Natomiast ja rower gravelowy też użytkuję jako taki, no powiedzmy, najczęściej wybierany. Czyli zdarza mi się jechać na przykład na weekend, na jakiś bikepacking. Natomiast nadal chcę być szybki, nadal chcę mieć tą pozycję optymalną. Wolę się pomęczyć trochę z pracą na siłowni, z ćwiczeniami. Idzie znaleźć kompromis taki, że będziesz szybko ustawiony, ale będzie ci też wygodnie. No tak, tak, taki jest cel kwitingu, bo jeśli jest ci niewygodnie, to również nie będziesz szybki. Bo jak będziesz niewygodnie ustawiony, nawet jeśli to będzie sobie... Co jest najbardziej aero? Najbardziej aero jest złożenie tak, człowieka. Filippo Ganna tak złożyli, ale Filippo Ganna jest jednym z tych kolarzy, którego można w kostkę poskładać i on będzie dalej 550 W generował. Natomiast no, my nie jesteśmy aż tak elastycznie zdolni i utalentowani jak Filippo, dlatego my musimy być ustawieni optymalnie. Takim przykładem jest Tony Martin, który spędził w tunelu aerodynamicznym 3 lata, po czym wrócił do swoich ustawień z fittingu, bo przestał generować moc. Fitting jest taką sztuką kompromisu, tak? Tak. Pomiędzy możliwościami twojego ciała, a tym, co możemy ustawić. Czyli ja w swoich fittingach, jako że jestem trenerem, mam taką wartość dodaną, że daję ludziom ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń wysyłam do tygodnia. Muszę nad tym się pochylić w domu. Po to, żeby poszukać jakiegoś kompromisu, czyli umawiamy się, że ja cię ustawię tak, ty chcesz być bardziej agresywnie, ale część musisz się do tego dopracować, czyli jeszcze ten centymetr, czy w tą, dociągniesz się. No, właśnie zaczynam kolejny blok siłowni, więc będzie okazja ku temu. Dobra, głównie jeździsz solo w grupie? No najczęściej solo albo w małej grupie. Poza rowerem, siłownia? Tak. Coś jeszcze? Skitouring. No i to zimą, nie? Natomiast cała reszta raczej przestała istnieć, odkąd się pojawił rower. No, to i tak dużo. To i tak cieszę się, że na siłownię chodzisz, bo wielu kolarzy, co jest dużym błędem, nie chodzi na siłownię. Niestety, ale każdy sport specjalistyczny, a w szczególności rower, to jest ograniczony zakres ruchu. Czyli tak jak już wspominałem na pierwszym naszym filmie z Kubą. Co cię boli na tym rowerze? Wiesz co, nie odczuwam jakichś wielkich dyskomfortów. Trochę popracowałem tam z, powiedzmy, ustawieniem bloków, no bo no, nie czułem się optymalnie. Oczywiście to jest, wiesz, takie na chybił trafił bardzo. Przestałem to czuć, więc jeżdżę. To, co mi... A co czułeś? Co było? Wiesz co, no, jakieś takie przypięcia właśnie gdzieś, powiedzmy, że ta stopa się nieoptymalnie układała. Aha, gdzieś, albo była zrotowana troszkę. Tak. No i to, co mi przeszkadza, to na podjazdach szczególnie, gdy wstaję w korby, no to zdarza mi się przyhaczyć kolanem o kierownicę. O. I to jest coś, co mi przeszkadza. No przeszkadza mi również taka prozaiczna rzecz, jak zahaczanie oczywiście oponą czy kołem przednim o czubek buta. O. To będzie mi trudno wyeliminować, no bo rower jest jaki jest. Opona też jest, jak widzisz, bardzo gruba. No i jakby tutaj jest kwestia techniki i przyzwyczajenia się po prostu do pewnych zachowań roweru, nie? Jaki to jest rozmiar? Nie, to jest SK. Próbowałem się też mierzyć do M-ki, no i po prostu i była zbyt duża, nie? W tych podstawowych ustawieniach pewnie wiązałaby się z tym, że musiałbym jednak skracać mostek. Tak, dosyć mocno. Pewnie szukać też jakiegoś, może jakiejś innej sztycy. No i jakby, a z uwagi na to, że wychodziłem z takich założeń, że wiesz, jednak chciałbym mieć rower, który mi pozwoli się ścigać, no to chciałbym mieć też mniejszą ramę, lżejszą, no i taką łatwiejszą w manewrowaniu, no nie? Coś jeszcze? Raczej nie. Tutaj... Odcinek lędźwiowy, szyjny, ręce nie drętwieją. Nie, to tutaj jakby takich rzeczy nie zaobserwowałem, nie mam problemu z tym już właściwie od momentu, gdy ćwiczę na siłowni regularnie. No to nie mam problemów z tym. I jest oczywiście, czy ja mam bardzo duże skrzywienie kręgosłupa właściwie w każdym kierunku i mam problem ze ściąganiem łopatek, no ale to jest jakby też
i tak już się wyprostowałem w stosunku do tego, od czego zaczynałem. Ale to też nie jest tak, że jestem w stanie to zrobić w ciągu 3 miesięcy. To wymaga dłuższej pracy. Kuba też mnie uczulił na to, że no nie zrobimy tego w pół roku, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Ja już widzę też duży progres i w mobilności, i w zakresach. No wiesz, ja nie byłem w stanie stanąć prosto przy ścianie, nie? W październiku ubiegłego roku. Więc już jest duży postęp, no ale to wiadomo, że musi potrwać, nie? Oczywiście, jak wszystko. Trening siłowy jest dla cierpliwych, ale daje trwałe rezultaty. Dobra, kontuzja. Co w życiu przeszedłeś? Wiesz co, no, złamania, jakieś zerwania, podstawowe rzeczy. Ja grałem przez długie lata w piłkę, więc pozrywane, wiesz, czy ponadrywane więzadła. Oczywiście destabilizacja kostki całkowita, pozrywane wielokrotnie ponaciągane. I był problem z przywodzicielem, czy też go kiedyś naderwałem. I on od czasu do czasu dawał mi znać. Który? Prawy, lewy? Lewy. Wkładki Food Balance to jest surowiec tych wkładek. Je będziemy formowali do twojej stopy. Każda stopa jest inna. Tu jest lekko większa pronacja w prawej, w lewej mniejsza. Jeśli kupimy gotowe wkładki na pronację, są osoby, które jedna stopa pronuje, a druga nie. Jeśli taka osoba kupi wkładki z pronacją, no to okej, okay, poprawimy jedną stopę, która pronuje, a drugą wepchniemy w supinację, nie? Skoro ona nie pronowała wcześniej. Tylko wkładki termoformowalne, dopasowane do twoich stopy, gwarantują nam, że ustawimy je tak, jak jesteśmy. Tutaj do tych wkładek dołączę ci tak zwaną pelotkę. Spowoduje, że w tym miejscu zrobi się pewne wgłębienie i to spowoduje lekki ucisk w tym miejscu na stopę, co powoduje rozluźnienie twojej stopy. Czyli ta pelotka spowoduje, że tu jak gdyby będzie przestrzeń, która będzie uciskała, a tak naprawdę ja to odczuwam jako masaż twojej stopy. Rozluźni twoje stopy. Czyli ucisk tutaj spowoduje rozluźnienie i puszczenie tych palców. Ta wkładka, jak ją uformujemy już, będzie pusta od dołu. Pokażemy to, jak już będzie uformowana. Wkładki dotychczasowe miały plastikowe wypełnienie z dołu. I to jest błąd, bo tu nie chodzi o fizyczne podparcie stopy, tylko o propriocepcję. Jeśli mi fizycznie podeprzemy stopę, okej, okay, niby łańcuch będzie prawidłowy, ale ja ci tą wkładkę wyciągnę i ty się zapadniesz. Taką krzywdę robi się dzieciom, formując te wkładki z plastikowym wypełnieniem, bo one się rozwijają wkładką. Z wkładką jest wszystko okej, okay, ale wyciągnie się tą wkładkę i problem jest jeszcze gorszy. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby po prostu mobilizować stopę do... Tak, do pracy. Ta wkładka będzie pusta pod spodem i ona pod naciskiem twojej stopy będzie się uginała. Natomiast jeśli puścisz, ona będzie znowu naciskała na to miejsce. I to jest wkładka proprioceptywna. Czyli ona wymusza na twojej stopie pracę. To jest jak z treningiem na siłowni, nie? Czyli ona, ty będziesz naciskał, ona będzie się poddawała, będziesz puszczał, oddawała. Propriocepcja polega na czuciu głębokim stopy. I teraz błędem było fizyczne podparcie stopy. Tu chodzi o to, żebyś ty czuł narośnienie na łuku stopy, że tam coś przylega. Problem w bucie kolarskim jest taki, że ten but jest sztywny. I ty pedałując nie czujesz łuku stopy, dołu stopy. Przez to nie czujesz, gdzie w przestrzeni ta stopa jest. Ty nie wiesz, gdzie ta stopa jest, bo ona jest ściśnięta w sztywnym bucie. Pedałując, ty nie wiesz, gdzie ta stopa jest w przestrzeni. Wkładki takie jak te proprioceptywne spowodują, że ty będziesz czuł, o czym za chwilę się przekonasz, nacisk na łuk stopy i przez to propriocepcja to jest czucie głębokie. Czucie głębokie, tylko nie da się czuć głęboko bez czucia zewnętrznego. Czyli nacisk tej wkładki na łuk, ale delikatny. To nie ma być fizyczne, mocne podparcie za mocno, ale delikatnie spowoduje, że ty będziesz
czuł propriocepcję, czyli przez nacisk zewnętrzny będziesz czuł, gdzie ta stopa jest w przestrzeni. I to powoduje generowanie większej mocy. Bo ty, jeśli czujesz, gdzie jest stopa, jesteś w stanie z nią złożyć większą moc. To samo było z tymi skinsuitami do pływania. Oni przez to, że byli tak mocno ściśnięci, czuli całe swoje ciało w wodzie i przez to pływali mocniej. To samo jest w pasie na siłownię. Tu nie chodzi, żeby usztywnić całość, tylko poprzez nabranie powietrza do tłoczni brzusznej, do przepona, ja czuję kontakt, że ten pas jest i przez to czuję się w przestrzeni i zwiększam siłę. To samo jest w skinsuitach czasowych. On mnie ściska maksymalnie, przez to ja czuję lepsze mięśnie. I na tym polega propriocepcja. Mało tego, przez to, że wiesz, gdzie ona jest w przestrzeni, nagle ustawiasz kolana prawidłowo. Bo idąc do środka, czujesz, tu jest koniec. Wcześniej tego nie czułeś. Ona się zapadała, bo ty nie masz nic pod spodem i ta stopa się może zapadać. Przez to, że ten łuk będziesz miał wypełniony, tu jest moja stopa, tak ten. I nagle twój mózg otrzymuje informację, jak jest ułożona moja stopa i nagle ty ustawiasz prawidłowo kolana, bo czujesz, teraz ona jest poziomo. Tu czuję to. Zwiększa się propriocepcja, polepszasz ułożenie kolan, polepszasz ułożenie brzuchem, nagle pracujesz równo. Pracujesz równo, nie idzie ta moc w bok. Generujesz prosto moc, tak jak powinieneś. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's bae, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging them. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch, might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part two, got my heart, no. Break you in, then. Plastic bars from a copy my steel. Zakończyliśmy ustawienie roweru. Poszukaliśmy twojej optymalnej pozycji. Siodło poszło w górę. Tak jak wspominałem, ty masz długie nogi, przez co drop, a więc różnica kierownicy z siodłem była duża. Zbyt duża, żebyś mógł komfortowo jeździć. Przez to nacisk na dłonie był zbyt duży i to by się skończyło pewną przyszłości, pewnie bóle w odcinku lędźwiowym bądź ramionach, bo musiałeś za nisko sięgać kierownicy. Znaleźliśmy optymalny też licz. Wbrew temu, co przypuszczaliśmy, wyciągnęliśmy cię do przodu, przez co plecy się fajnie wyciągnęły, więc będziesz jeździł troszkę bardziej wyciągnięty, jednak przez te nogi właśnie musieliśmy z mostkiem puścić na plus. Często tak muszę robić. Nie wiem, dlaczego producenci nie pozostawiają dłuższej rury sterowej, przez co można by było ją przyciąć. Ty jesteś osobą ćwiczącą, jesteś w miarę elastyczny, umiesz ten, a mimo tego i tak musieliśmy pójść na plus. U osoby, która kupuje gravela, żeby jeździć rekreacyjnie, ten mostek byłby jeszcze bardziej ekstremalny, bo tylko odwróciliśmy 6 na plus. Często muszę wkładać 17 na plus, 35 na plus. Nie wiem, dlaczego producenci nie chylą się bardziej wśród osób rekreacyjnych, ale również dla osoby, która się ściga jak ty, ten mostek musi być na plus, ponieważ drop jest zbyt duży. Zbyt duży jest nawet jak dla kogoś z World Touru, także tak. Ale doszliśmy do ustawienia i znaleźliśmy balans, idealny balans. Pierwszy znaleźliśmy na płaskim, później poszukaliśmy balansu trochę inny na te podjazdy, w których chcesz być najsilniejszy, 8-12%. Ciut gorzej jest ci na płaskim, ale będziesz bardzo silny na podjazdach, a na płaskim będzie dobrze i jest prawie optymalnie. Natomiast główną siłą twoją jest podjazdy i tam jesteś najlepiej ustawiony. Sztuka kompromisu. Tak? Sztuka kompromisu. Dokładnie. Także jeździć, mam nadzieję, że
udało nam się znaleźć twoją idealną pozycję i poczujesz to. Na pewno dam ci feedback wkrótce pewnie coś pojeżdżę i to pewnie najbliższy weekend już. Może jeszcze nie startowo, ale na pewno parę kilometrów nabiję, więc dam znać. Chris, bardzo ci dziękuję za wspaniałą obsługę i pomoc w sfitowaniu tego roweru. Na pewno wrócę do ciebie z kolejnymi tematami, bo myślę, że to nie jest tak, że można coś zrobić raz i jest zawsze dobrze. Tak, należy pamiętać, że nasze ciało co 2 lata się diametralnie zmienia. Jest to całkiem inne ciało i przynajmniej raz na 2 lata trzeba powtarzać. Na pewno wrócę z rowerem szosowym, żeby te wartości sprawdzić i też zoptymalizować, no bo sam widzisz, że tu jednak dosyć sporo zmieniliśmy. Tak. Wielkie dzięki. Dziękuję ci.